Teneryfa, zrodzona z ognia i ukształtowana przez wulkan. Największa, a przy tym jedna z najbardziej zróżnicowanych i najpiękniejszych wysp kanaryjskich. Natura urządziła tu niezwykły spektakl, łącząc dzikie leśne tereny, wulkaniczne plaże i iście księżycowy krajobraz. Tak wygląda Teneryfa, królowa wysp kanaryjskich. W tym filmie zabierzemy Was na Teneryfę. Przejdziemy szlaki trekkingowe w górach Anaga, zobaczymy księżycowy krajobraz wulkanu Teide, odkryjemy ukrytą między górami wioskę Maska, odpoczniemy na wulkanicznych plażach i odwiedzimy urocze kolonialne miasteczka. Zapraszamy na Teneryfę. Teneryfa to wyspa pochodzenia wulkanicznego, która leży na Oceanie Atlantyckim. Otaczają ją inne wyspy archipelagu Wysp Kanaryjskich. Od zachodu La Gomera i La Palma, a od wschodu Gran Canaria. Teneryfa ma ponad 2000 km2 powierzchni, około 80 km długości i 50 km szerokości. Pomimo tego, że od kontynentu afrykańskiego jest oddalona o zaledwie 300 km, należy do Hiszpanii. Jednak to bliskość Maroka i Sahary Zachodniej wpływa na klimat i temperaturę panującą na wyspie. Północ i południe Teneryfy znacząco się od siebie różnią. Na południu znajdziemy piaszczyste plaże i wakacyjne kurorty, bo ta część wyspy jest bardziej upalna i sucha. Na północy znajdziemy bujną roślinność, bo klimat jest tu bardziej wilgotny. Na Teneryfie znajdują się dwa lotniska. Jedno na północy, a drugie na południu wyspy. Naszą podróż rozpoczniemy na lotnisku północnym, które znajduje się w San Cristóbal de la Laguna. Miasteczko to jest jednym z najstarszych na wyspie i było kiedyś stolicą Teneryfy. To przedsionek gór Anaga, więc częściej niż w innych miasteczkach można tu doświadczyć deszczu i chmur. Ulice San Cristóbal de la Laguna zachowały układ miasta z XVI wieku, a kolonialne budynki, niewielkie sklepiki i klimatyczne restauracje łączą się tu z żywą studencką atmosferą. W 1701 roku otworzono tu bowiem pierwszy uniwersytet na Wyspach Kanaryjskich. W miasteczku można zobaczyć katedrę oraz Iglesia de la Concepción. San Cristóbal de la Laguna znajduje się na liście UNESCO. Co ciekawe, połączony jest linią tramwajową ze stolicą wyspy, czyli Santa Cruz de Tenerife. Znajdujemy się w Santa Cruz, czyli stolicy Teneryfy, która jest pełna kolonialnych budowli i współczesnych budynków. Miasto to jednak przede wszystkim bliskość oceanu, zachwycające widoki, huczny karnawał oraz całkiem dobra baza wypadowa. W Santa Cruz warto zobaczyć Plaza de España, czyli główny plac w mieście. Stoi na nim ogromna fontanna i pomnik upamiętniający ofiary hiszpańskiej wojny domowej.
Od placu odchodzi kilka uliczek, wzdłuż których znajdują się liczne restauracje i sklepiki. Można tu napić się na przykład popularnej na Teneryfie barakito, czyli słodkiej kawy, która stanowi połączenie mleczka skondensowanego, likieru cytrusowego, espresso i spienionego mleka. Całość wieńczy cynamon oraz skórka z cytryny lub limonki. Na zakupy można wybrać się na targowisko Mercado de Nuestra Señora de Africa, gdzie dostępne są świeże owoce, warzywa i tradycyjne przysmaki. W Santa Cruz warto też zobaczyć najbardziej charakterystyczną budowlę na wyspie, czyli futurystyczną filharmonię Auditorio de Tenerife Adan Martín. W pobliżu znajduje się także park morski z kilkoma basenami i licznymi ugodnieniami. Zaprojektowany został przez Cezara Manrique, dzięki któremu Lanzarote, czyli inna wyspa kanaryjska, zyskała swój niepowtarzalny wygląd. Filharmonię oraz park morski można zobaczyć z góry, z ogrodu botanicznego Palmetum, w którym rośnie ponad 500 palm z całego świata. Miejsce to powstało na dawnym składowisku odpadów. Dziś pozwala poznać różnorodność gatunków roślin z całego świata oraz tradycyjne sposoby ich wykorzystywania. W Santa Cruz odbywa się co roku jeden z największych karnawałów na świecie. Trwa około miesiąca, a najważniejsze wydarzenia przypadają na tydzień przed Środą Popielcową. To czas pełen kolorów, muzyki i niekończącej się zabawy. Santa Cruz jest dobrze skomunikowana z innymi miejscami na Teneryfie, więc jeśli macie zamiar poruszać się autobusami, stolica wyspy będzie dobrą bazą wypadową. W najpopularniejsze miejsca na Teneryfie da się dojechać autobusami TITSA. Można kupić kartę na transport publiczny, która umożliwia nielimitowane przejazdy przez 1 lub 7 dni. Znajdziecie je pod nazwą Tarjeta Turística Uno Día oraz Tarjeta Turística Siete Días. W autobusach można też kupić bilet na pojedynczy przejazd, płacąc kartą lub gotówką, albo korzystając z karty autobusowej, tak zwanej Bono Ticket. Około 7 km od Santa Cruz leży Playa de las Teresitas, która znajduje się w miejscowości San Andrés. To plaża ze złotym piaskiem, który sprowadzony został prosto z Sahary. Zejście do wody jest tu łagodne, a fale niewielkie, co tworzy dobre miejsce do wypoczynku. W pobliżu znajduje się punkt widokowy Mirador de las Teresitas, z którego widać plażę w całej okazałości. Plaże otaczają klify oraz mnóstwo palm, a także dziki krajobraz gór Anaga. Jeśli podobają Ci się nasze filmy, zostaw łapkę w górę i subskrypcję, bo pomoże nam to w rozwoju tego kanału. Teneryfa to także wiele naturalnych atrakcji, które przyciągają miłośników trekkingu z całego świata. Odkrywanie naturalnej strony tej wyspy rozpoczniemy w górach Anaga, gdzie znajduje się wiele szlaków pieszych o różnym stopniu trudności. To zdecydowanie najbardziej dzika część Teneryfy, pełna ukrytych plaż, wysokich klifów i prastarych drzew lasu wawrzynowego. Góry Anaga to najstarsze pasmo górskie na wyspie, które powstało w wyniku erupcji wulkanicznych. Góry Anaga są częścią rezerwatu biosfery UNESCO, w którym żyje wiele endemicznych gatunków roślin i zwierząt. Poszarpane szczyty skrywają także wiele szlaków dla miłośników górskich wędrówek. Trasy te różnią się długością i poziomem trudności, oferując zarówno krótkie spacery w wąwozach, jak i dłuższe i bardziej wymagające trekkingi.
Pierwszy szlak, który chcemy Wam pokazać, rozpoczyna się przy punkcie widokowym Mirador Cruz del Carmen i prowadzi do innego punktu widokowego, czyli Mirador del Llano de los Loros. Rozpoczynając wędrówkę, do wyboru mamy trzy szlaki o różnym stopniu trudności. My polecamy trzymać się ścieżki numer 3, która jest najciekawsza, ale nadal niezbyt wymagająca. Ścieżka ta obejmuje również trasę pierwszą i drugą, a do pokonania mamy około 1,5 km w formie pętli. Szlak ten prowadzi przez las pełen odgłosów natury i prastarych drzew lasu wawrzynowego. Pobudza zmysły, dlatego też nazywany jest Sendero de los Sentidos, czyli szlak zmysłów. Jeśli już będziecie w tej okolicy, warto też podjechać lub podejść na punkt widokowy Mirador de Jardina, z którego roztacza się wspaniały widok na okolice i wulkan Teide. W pobliżu znajduje się też wąwóz Tunel de las Hadas, który jest krótki, ale bardzo ciekawy. Kolejnym szlakiem, tym razem bardziej wymagającym, przede wszystkim ze względu na sporą ekspozycję, jest Sendero Roque de Taborno, który rozpoczyna się w miejscowości Taborno. Szlak ten w założeniu ma być pętlą, ale w czasie naszego pobytu na Teneryfie niektóre przejścia były zamknięte, więc ostatecznie w obie strony szliśmy tą samą trasą. Cała trasa liczy około 3,5 km i jest niezwykle malownicza. Prowadzi w stronę Roque de Taborno, czyli skały w kształcie kciuka wznoszącej się na około 700 metrów nad poziomem morza. Do pokonania jest ponad 200 metrów przewyższenia. Niech Was to jednak nie zwiedzie. Naszym zdaniem buty trekkingowe są tu obowiązkowe. Dokładnie tak samo jak na każdym kolejnym szlaku pieszym, który pokażemy w tym filmie. Po dotarciu na punkt widokowy Mirador Roque de Taborno, warto zrobić sobie przerwę, by nabrać sił przed drogą powrotną. Roztaczają się stąd wspaniałe widoki na skałę, góry Anaga i poszarpane wybrzeże. Trzeci szlak, który chcemy Wam pokazać, rozpoczyna się w okolicach plaży Benijo i prowadzi przez wioskę Draguillo. To ponad 5-kilometrowa trasa w formie pętli, w czasie której pokonuje się około 500-metrowe przewyższenie. Jeśli chodzi o ekspozycję, to naszym zdaniem jest o wiele mniejsza niż na poprzednim szlaku, ale kondycyjnie trasa ta jest bardziej wymagająca. Po przejściu szlaku warto odpocząć na plaży Benijo, która ukryta jest pośród gór Anaga. To jedna z najpiękniejszych plaż na wyspie, która słynie z czarnego, drobnego piasku, ciekawych formacji skalnych i spektakularnych widoków na ocean. W górach Anaga poprowadzonych zostało także wiele innych pięknych szlaków. Na niektóre z nich potrzebne jest specjalne pozwolenie, które trzeba załatwić wcześniej na stronie Cabildo de Tenerife. Liczba wejściówek jest mocno ograniczona, więc niełatwo je dostać.
Na szlaki, które pokazywaliśmy przed chwilą, nie potrzeba żadnych wejściówek. Na wschodzie Teneryfy, w niewielkiej miejscowości Candelaria, stoi Bazylika Matki Boskiej Gromnicznej, która jest popularnym miejscem pielgrzymek. W kościele można zobaczyć rzeźbę Maryi, która ubrana jest w eleganckie szaty, a jej głowę wieńczy korona. Co ciekawe, Maryja ma ciemną karnację, dlatego mieszkańcy często nazywają ją pieszczotliwie Morenita, co można przetłumaczyć jako czarnulka. Samo miasto Candelaria również jest bardzo urokliwe i słynie z lokalnego klimatu. Znajduje się tu deptak ze sklepikami i knajpkami, kilka plaż, a także nadmorska promenada, wzdłuż której ustawiono posągi 9 dawnych władców wyspy. Przypominają one czasy, w których wyspą władali jej rdzenni mieszkańcy, czyli Guanczowie. Wulkaniczny żwir chrzęści pod butami. Wyplute przez wulkan magmowe skały wyrastają z jałowej ziemi pośrodku pustkowia. Dotarliśmy na inną planetę. Park Narodowy Teide to jeden z najpiękniejszych parków narodowych w Europie. Wśród marsjańskiego krajobrazu poprowadzono wiele szlaków turystycznych o różnym stopniu trudności. Niemal z każdego miejsca w parku widać wulkan Teide, który jest najwyższym szczytem w Hiszpanii. Osiąga wysokość 3718 metrów nad poziomem morza i 7500 metrów, jeśli mierzyć od dna oceanu, co czyni go trzecim pod względem wysokości wulkanem świata. Otoczony jest rozległym parkiem narodowym Teide, który jest wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Teide był kiedyś świętą górą dla Guanczów. W ich wierzeniach diabeł Guajota był odpowiedzialny za jego powstanie. Według legendy najwyższe bóstwo Guanczów uwięziło go w kraterze jako karę za porwanie Boga Światła i Słońca. Na Teide najłatwiej dotrzeć kolejką linową. Na zboczach wulkanu, na wysokości 2356 metrów nad poziomem morza, znajduje się stacja bazowa Teleferico, która wznosi się do stacji La Rambleta na wysokości 3555 metrów nad poziomem morza. To najwyższa kolejka linowa w Hiszpanii, która pokonuje około 1200 metrów w mniej niż 10 minut. Na szczyt można też dostać się pieszo, ale jest to długa i wymagająca wyprawa. Przejście pieszo szlaku z Montaña Blanca na szczyt Pico del Teide zajmuje od 4 do 6 godzin, bo do przejścia jest ponad 9 km w jedną stronę. Aby dostać się na sam szczyt Teide, wymagane jest specjalne pozwolenie, które można uzyskać bezpłatnie na stronie Parku Narodowego, ale trzeba to zrobić na kilka miesięcy przed planowaną podróżą. Można też skorzystać z wycieczki zorganizowanej, ale zwróćcie uwagę, żeby zawierała ona pozwolenia. Od 2023 roku, by wejść na Teide na wschód lub zachód słońca, również trzeba uzyskać pozwolenie. Pozwolenie potrzebne jest, by przejść od górnej stacji kolejki na sam szczyt wulkanu Teide. Prowadzi tędy kamienna ścieżka i idzie się około 40 minut. Park Narodowy Teide to nie tylko wycieczka na szczyt, ale też wiele szlaków pieszych, które poprowadzone zostały między zachwycającymi formacjami skalnymi. Zapewniają one księżycowe wrażenia, widoki na wulkan i kalderę, no i nie trzeba tutaj pozwolenia.
Sendero Roques de Garcia to jeden z najłatwiejszych i najpiękniejszych szlaków w Parku Narodowym Teide, oznaczony jako S3. Szlak ma formę pętli o długości ponad 3 km. Trasa Roques de Garcia prowadzi przez niesamowite formacje skalne. Podczas wędrówki cały czas widać majestatyczną sylwetkę wulkanu Teide oraz zespół iglic skalnych. Większość szlaku wiedzie po dość płaskim terenie, bo do pokonania jest około 170 metrów przewyższenia, które czeka na koniec wędrówki. Szlak Monte Guajara ma formę pętli o długości około 11 km. Do pokonania jest prawie 700 metrów przewyższenia. W czasie wędrówki towarzyszy widok na wulkan Teide, skały i skąpą wulkaniczną roślinność. Szlak ten biegnie przez przełęcz Degollada de Guajara, aż na szczyt Alto de Guajara. Wartym uwagi jest również szlak wokół wulkanu Chiniero, gdzie można zobaczyć sosny kanaryjskie, czarne strumienie popiołu i lawę z poprzednich erupcji. Pozwala poznać zupełnie inne oblicze wulkanu Teide. Szlak ma formę pętli o długości około 8 km i rozpoczyna się w pobliżu Santiago del Teide. La Orotava to jedna z najstarszych miejscowości na Teneryfie, która pamięta jeszcze czasy kolonialne. Jej sercem jest urokliwe stare miasto, które zachowało się w praktycznie nienaruszonym stanie. Znajduje się tutaj wiele rezydencji z XVII i XVIII wieku oraz kościoły i klasztory. La Orotava rozciąga się od poziomu morza i obejmuje szczyt wulkanu Teide. Najbardziej znaną budowlą w mieście jest Casa de los Balcones z pięknie rzeźbionymi drewnianymi balkonami, które są charakterystyczne dla kanaryjskiej architektury. Nie brakuje tu też pięknych ogrodów, po których można pospacerować wśród egzotycznych roślin. La Orotava nazywana jest także miastem kwiatów, bo w czasie Bożego Ciała mieszkańcy układają na ulicach kolorowe kwiatowe dywany. Puerto de la Cruz to najpopularniejszy kurort w północnej części Teneryfy.
jest mieszanką lokalnej społeczności, turystów i osób, które spędzają tu emeryturę. W miasteczku warto zobaczyć barokowy kościół, nadmorską promenadę, a także kompleks basenów Lago Martianes. Nie brakuje tu też pięknych plaż i atrakcji dla miłośników sportów wodnych. W Puerto de la Cruz znajduje się też popularny Park Loro, czyli ogród zoologiczny i akwarium, które mieszczą się wśród tysiąca palm. Można tu zobaczyć egzotyczne zwierzęta, podwodny szklany tunel, a także tajską wioskę. Plaża Bulujo to jedna z najpiękniejszych czarnych plaż na Teneryfie. Można się na nią dostać z Puerto de la Cruz, szlakiem Camino a la Playa El Bulujo, który prowadzi wśród plantacji bananów. Plaża Bulujo schowana jest pomiędzy klifami. Zachwyca czarnym piaskiem i skałami wystającymi z oceanu. Plaża jest strzeżona, bo często występują tu silne fale i prądy przybrzeżne, więc można się tu kąpać wyłącznie przy spokojnym oceanie. Miasteczko Icod de los Vinos swoją popularność zawdzięcza czczonemu przez pradawnych mieszkańców wyspy smoczemu drzewu, które jest największą draceną smoczą na świecie. Według wierzeń Guanczów sok z tej niezwykłej draceny, czyli tzw. smocza krew, ma właściwości lecznicze. Jej nazwa związana jest z żywicą, która w kontakcie z powietrzem zmienia kolor na czerwony. Dziś smocza krew jest składnikiem popularnego likieru. A Drago Milenario, czyli tysiącletnia dracena, jest najpopularniejszym drzewem na Teneryfie. Ma ponad 16 metrów wysokości i uważana jest za najstarszy okaz tego gatunku na świecie. Jej wiek szacowany jest na około od 600 do 800 lat. Drago Milenario można zobaczyć z bliska w ogrodzie botanicznym Parque del Drago, do którego wstęp jest płatny. Smocze drzewo widoczne jest też z nieco większej odległości, z Plaza de Andrés de Lorenzo Cáceres. Warto jednak wstąpić do ogrodu botanicznego, również ze względu na to, że znajduje się tu wiele endemicznych gatunków roślin. Garachico to miasteczko z ciekawą historią, położone wśród tarasów bananowych na północnym wybrzeżu Teneryfy. Kiedyś znajdował się tu największy port na wyspie, jednak około 300 lat temu wybuchł wulkan, a miasteczko zalała lawa,
Garachico ucierpiało na tyle, że statki handlowe zaczęły korzystać z portu w Puerto de la Cruz, a miasteczko stało się małym portem rybackim. W wyniku wybuchu w wulkanicznych zatoczkach powstały naturalne baseny, zwane El Caleton, które dziś są najpopularniejszą atrakcją miasta. Warto jednak wiedzieć, że czynne są jedynie wtedy, gdy warunki na to pozwalają. Na Teneryfie szybkie drogi biegną wzdłuż części wybrzeża, a reszta dróg to sieć niekończących się serpentyn. Widoczne jest to przede wszystkim w górach Teno, które praktycznie do końca XX wieku były całkowicie niedostępne. Dziś prowadzi tu kręta asfaltowa droga. Góry Teno charakteryzują się surowym i dzikim krajobrazem z wysokimi klifami, głębokimi wąwozami i ukrytymi plażami. Obszar ten oferuje liczne szlaki trekkingowe i przepiękne widoki. Najbardziej na zachód wysuniętą częścią Teneryfy jest Puente de Teno, na którym znajduje się latarnia morska. Dojechać tu można malowniczą drogą, która w ciągu dnia jest zamknięta dla ruchu samochodowego. Kursuje tu jednak autobus z miasteczka Buena Vista del Norte. Maska to maleńka wioska położona pomiędzy postrzępionymi górami. Zamieszkiwana była kiedyś przez piratów, bo stanowiła dobry punkt strategiczny. Dziś słynie z pięknych widoków i budynków malowniczo położonych na stromych zboczach. Maska leży w masywie górskim Teno i nazywana jest kanaryjskim Machu Picchu. Już sam dojazd do wioski jest dużą atrakcją, bo droga jest kręta, wąska i oferuje przepiękne widoki. Obecnie w wiosce mieszka na stałe około 100 osób. Jest tutaj niewiele miejsc parkingowych, więc najlepiej dojechać autem lub autobusem do miasteczka Santiago del Teide i stamtąd udać się busem do wioski Maska. Maska słynie z kaktusowych wyrobów, więc poza podziwianiem pięknych widoków, można tu napić się kaktusowej lemoniady. Maska daje też początek wąwozowi o tej samej nazwie. Szlak ten prowadzi w dół, aż do plaży Maska, która leży u podnóża klifów Los Gigantes. By wejść do wąwozu, trzeba wcześniej zdobyć bezpłatne pozwolenie na oficjalnej stronie Barranco de Maska. Zdobycie wejściówek graniczy z cudem, bo limity dzienne są bardzo okrojone, a na szlak można wejść tylko w weekend. Istnieje też możliwość skorzystania z wycieczki zorganizowanej z przewodnikiem. Szlak w wąwozie Maska jest bardzo wymagający, z wieloma luźnymi kamieniami i różnicami wysokości. Dlatego trzeba mieć buty trekkingowe i odpowiednią ilość wody, co jest sprawdzane przed wejściem na szlak. Warto też wiedzieć, że wybierając się na trekking wąwozem, trzeba pokonać trasę w obie strony, co zajmuje od 4 do nawet 7 godzin. Aktualne informacje o wąwozie Maska warto przed wyjazdem sprawdzić na oficjalnej stronie. Los Gigantes oznacza olbrzymy.
co doskonale oddaje wielkość najpopularniejszych i największych klifów na Teneryfie. Rozciągają się one na długości 10 km, a ich wysokość sięga 800 metrów. Powstały w wyniku działalności wulkanicznej, a w czasie ostatniej erupcji wulkanu spłynął po nich wodospad gorącej lawy. Klify można podziwiać z niewielkiej plaży Los Gios lub sąsiedniego miasteczka Puerto de Santiago. Popularnym sposobem oglądania klifów jest też rejs statkiem wycieczkowym, w czasie którego można zobaczyć nie tylko olbrzymy, ale także delfiny butlonose. Jednym z najpopularniejszych kurortów na Teneryfie jest Costa Adeje. Obejmuje 26 km linii brzegowej, w tym 4 km plaż oraz niezliczoną liczbę hoteli i restauracji. Miejsce to przyciąga turystów przez cały rok, bo przez ponad 300 dni świeci tu słońce. Znajdziemy tutaj plaże z dobrą infrastrukturą, luksusowe hotele, wieczorną rozrywkę, a nawet pole golfowe. Dużą atrakcją Costa Adeje są dwa parki wodne. Siam Park jest jednym z największych i najlepszych parków wodnych w Europie. Natomiast Aqualand przyciąga rodziny z mniejszymi dziećmi i ma w swojej ofercie pokazy delfinów. Znajduje się tu także przystań, z której można wypłynąć w rejs na obserwację wielorybów w ich naturalnym środowisku. Popularnym miejscem, skąd wypływają statki turystyczne, jest także Puerto Los Cristianos, który znajduje się w rejonie Playa de las Americas Los Cristianos, czyli w najbardziej imprezowym miejscu na Teneryfie. Playa de las Americas posiada największą ofertę turystyczną spośród wszystkich miejscowości na Teneryfie. To typowy kurort, w którym znajdują się liczne kawiarnie, dyskoteki, sklepy, bary i kluby, w których można bawić się do białego rana. Można tu także wypożyczyć sprzęt wodny lub wziąć udział w lekcjach nurkowania. Oraz oczywiście wylegiwać się na jednej ze sztucznie usypanych plaż ze złotym piaskiem. Naszą podróż zakończymy tuż obok południowego lotniska. Znajduje się tu bowiem plaża El Medano, która popularna jest wśród miłośników windsurfingu. Wyspy Kanaryjskie słyną z silnych wiatrów i oceanicznych fal. Nie inaczej jest na Teneryfie, przede wszystkim na plaży El Medano. To długa, piaszczysta plaża, na której można zobaczyć wielu kitesurferów i windsurferów. Działa tutaj również kilka szkółek i wypożyczalni sprzętu. W miasteczku biegnie zaś promenada, przy której znajdują się liczne knajpki i restauracje. To już wszystkie miejsca na Teneryfie, które chcieliśmy Wam dziś pokazać. Mamy nadzieję, że z tym filmem zaplanujecie udane wakacje na Wyspach Kanaryjskich. Zachęcamy do zasubskrybowania kanału Poznaję Kraje, by być na bieżąco z kolejnymi naszymi filmami.